Cześć, cześć. Witam się z Wami bardzo, bardzo mroczną książką Zbrodnia w Kobierzynie. Napisał ją pan Jarosław Molenda. Wyszła w wspaniałym wydawnictwie Filia. Jej premiera to 26 czerwiec 2024. I powiem Wam, że ta pozycja jest tylko potwierdzeniem tego, że ogromnie się cieszę, że po prostu nie żyłam w tych czasach przedwojennych i jeszcze wcześniejszych. Słuchajcie, pozycja doskonale wyjaśnia fakt, dlaczego ludzie właśnie sprzed wojny i po niej mieli po jednym albo wcale dziecku. To straszne, czego się tutaj dowiedziałam. Znając historię, no raczej w mniejszej części, gdyż podejrzewam, że nie ma ludzi, którzy poznali ją całą, dostrzegłam dwie różności, z którymi się spotkałam. Wiecie, w szkole bardziej wpajali, że obozy koncentracyjne były czymś, gdzie więziono ludzi bez wyraźnego powodu, zwyczajnie chcieli, żeby wymarli. Że to był jakiś zamach, jakiś atak. Obecna książka opowiada, i tu właśnie są podane też dokładne daty, jak doszło do tego, wiecie, incydentu. Otóż państwo wprowadziło eugenikę i to na jej podstawie i na tych wszystkich wartościach ludzie byli segregowani na ludzi i nad ludzi, na tych wartościowych, mało wartościowych i totalnie bezwartościowych. No, powiem Wam, że oni uważali, że biedni są biologicznie słabi, więc tak naprawdę nie mieli prawa nawet do potomstwa. Hitler gazował ludzi tych, którzy byli zbyt słabi do pracy, bądź defekty w ich ciele powodowały, że nie nadawali się w ogóle do życia, według nich. Segregował na ludzi pożytecznych i na tych, których koniec już był dla nich tylko odwleczeniem w czasie. Mamy dokładne opisanie, jakie państwo przystąpiło do tego programu selekcji, gdzie ludzie zostali poddawani właśnie temu czyszczeniu, jak to tam nazywają, żeby po prostu nie mogli się rozmnażać. Pragnęli uzyskać czystą rasę, bez ludzi ułomnych, bez genów, które były obarczone różnymi chorobami. Następnie selekcje, jakie opisuje książka, były dla ludzi zbyt inteligentnych, dla pewnej społeczności. Najlepiej było pozostawić ludzi średnich z wykształcenia, żeby za wiele nie mogli się dowiedzieć i nie skalali raz też tym, co po prostu nie chcieli. Patrząc z perspektywy czasu, powiem Wam, że i my mieliśmy pewnego rodzaju selekcję, taką niemą wojnę, które najsłabsze ogniwa przegrały. Śmiem twierdzić, że to, co było kiedyś, wciąż nas szokuje, ale trwa nadal. Tylko nikt tego z niczym nie powiązuje, o tym się nie mówi. Telewizja zabiera nam zdolność własnego myślenia, strasząc złymi emocjami, byśmy wciąż się czegoś, wiecie, bali, obawiali i w ogóle nie zwracali uwagi na to, co po prostu się dzieje i czego wiedzieć nie powinniśmy. Podsumowując, bo ja jestem za bardzo nakręcona na tą książkę, jak zaczęłam pisać pierwszą recenzję, to miała 4 strony i stwierdziłam, że nie, ogarnie się dziewczyną. Naprawdę, chciałabym bardzo dużo na ten temat powiedzieć, co było też tutaj zawarte, co też w podobnym sensie myślałam. Ale powiem Wam, że zasugeruję tylko tyle, żebyście przeczytali tę publikację po to, żeby otworzyła Wam oczy na życie obecne. Czytajcie z uwagą i z rozsądkiem, to ujrzycie pewne zależności. Albo, jak kto woli, potraktujcie ją jako kolejny wstrząsający thriller, który umili Wam czas, gdzie nie pomyślicie, co się tam działo i nie weźmiecie tego do serca. Każdy z Was ma wybór. Nie na darmo ktoś powiedział, miej oczy i uszy szeroko otwarte. Słuchajcie, książkę polecam dla uświadomienia sobie i porównania tego czasu dawnego z tym, co się dzieje tu i teraz. Zdjęcia, jak możecie pokrótce zauważyć, są tutaj czasami przerażające, pokazują ludzi za kratach, pokazują jak są zniewoleni, pokazują też wspaniałych ludzi, którzy są tutaj uczeni i takich, które są w obozach zamkniętych. Jest ich tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. W zdjęciach chcieli pokazać też takiego pewnego rodzaju ułomności, które ludzie posiadali. No, rzeczy tu niektóre naprawdę szokują. Mamy też tu protokoły grabarzy i innych osób. Książkę naprawdę czyta się szybko i powiedziałabym, że lekko, ale warto myśleć, o czym się czyta. Naprawdę, ten, kto myśli, to zobaczy, że przekazów jest tutaj całe tysiące i tak naprawdę nikt Wam tego nie mówi, co się działo. Nikt z nas tak naprawdę tego nie wie, bo mamy tego nie wiedzieć. Ale to, co jest tutaj napisane, w większości to podsuwa i pokazuje, tylko musicie nie traktować tego jako zwykły thriller. Uważam, że każdy z Was powinien to przeczytać, żebyście tak naprawdę zobaczyli, co nadal się na świecie dzieje.
Bo chociaż ta książka jest o przeszłości, jakoś powiem wam, że przyszłość i to, co jest teraz, wygląda bardzo podobnie, tylko w zupełnie innym schemacie. Świetna książka, bardzo, z całego serca wam polecam. Chyba najmądrzejsza, jaką do tej pory przeczytałam. Serduszko, powiedziałabym, że nawet 1 000 000 na 100. Trzymajcie się ciepło. Pa, 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 pa.